Dzień dobry. Kłaniam się pięknie. Słuchajcie, wpadam do restauracji Gwarno, która mieści się przy dolnej stacji na Gubałówkę. A tu dzieje się wszędzie Radio 357. Przede mną Tomek Brzeziński. Dzień dobry. Bardzo poważna postać. Tomku, powiedz coś o sobie, a potem o radiu, a na koniec, co tu się dzieje w restauracji Gwarno. Staram się być niepoważną postacią, mam nadzieję, że i tym razem mi się uda. Dzień dobry. Tak, przejęło Radio 357, a konkretnie przejęli patroni Radio 357. Przejęliśmy dzisiaj Gwarno, które bardzo gościnnie nas tu podjęło, za co dziękujemy. Jest to dla nas bardzo ważny dzień. Dzisiaj nadajemy finałową część topu. Top Radia 357 to jest nasza najpopularniejsza, jedna z najpopularniejszych audycji, realizowana tylko raz w roku. W trakcie tej audycji, w tym roku przez 3 dni, emitujemy utwory wszechczasów wybrane przez naszych patronów w głosowaniu. Patroni głosowali przez 2 miesiące i wybrali 357 utworów z największą liczbą głosów. 302 z nich prezentujemy na antenie od 2 dni. Dzisiaj jest ostatni dzień finałowy. Tutaj gramy przez część dnia, a sam finał odbędzie się z szczytu Kasprowego Wieku. Dlatego to nas przyprowadziło do Zakopanego i bardzo nam to dobrze. Dziękujemy, że możemy skorzystać z tych gościnnych progów i że tutaj możemy zrealizować ten ważny dla nas dzień i ważny dla nas projekt. Przypomnijmy jeszcze naszym czytelnikom, słuchaczom, widzom, jak powstało Radio 357, bo to jest fenomen, który, o którym warto ciągle przypominać. Radio 357 założyła ekipa, która swego czasu była, można ją było usłyszeć w Trójce, w radiowej Trójce. To działo się to 3 lata temu, po odejściu z Trójki. Zaświtała im taka myśl w głowie, żeby spróbować zupełnie od zera założyć radio niezależne. Niezależne, czyli przede wszystkim finansowane przez słuchaczy. I tak też się stało, tak zrobiliśmy, tak od 3 lat robimy i 3 lata temu dostaliśmy bardzo silny sygnał od słuchaczy, że chcą tego radia. Dzięki również tym słuchaczom, czyli patronom, którzy wsparli nas finansowo, mogliśmy to marzenie zrealizować, kupić sprzęt, wynająć studio, przygotować wszystko zupełnie od zera. I to radio się zadziało. To radio się zadziało i dzieje się do dzisiaj. Za chwilę będziemy obchodzić 3. rocznicę startu, 5 stycznia to się stało, więc takie urodziny nasze symboliczne już za chwilę. To jest w tej chwili największy projekt wspierany społecznościowo nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Mamy ponad 50 tysięcy patronów, czyli regularnie wspierających nas słuchaczy, którzy co miesiąc no, mówią, że chcą, żebyśmy grali. I za tym gestem idzie też gest w postaci wpłat. No i gramy. Gramy z wielką radością, a takie dni jak teraz, kiedy możemy się z nimi spotkać, kiedy możemy ich zaprosić, ugościć, to jest ten moment, kiedy właśnie możemy poczuć wszyscy, że radio to ludzie. To jest takie jedno nasze hasło, które bardzo nam weszło w krew i do którego bardzo się przywiązaliśmy, że radio to ludzie, zarówno po tej stronie twórców, ale też przede wszystkim po tej stronie słuchaczy. W naszym przypadku to jest już takie bardzo, zależność jest bardzo wprost, czyli nie ma słuchaczy, nie ma radia. Są słuchacze, jest radio, jest ich coraz więcej, więc możemy robić coraz więcej, między innymi takie audycje jak ta. Do tej pory topy trwały tylko jeden dzień w tym roku. Na 3. top postanowiliśmy zaszaleć, zrobić 3-dniowy top i jeszcze przyjechać tutaj. Bardzo Tomku dziękuję. Bardzo nam miło, że mogliśmy gościć Was w Zakopanem. Mówię tu jako mieszkaniec Zakopanego. Życzymy Wam miłego pobytu. Życzymy też patronom Waszym wszystkiego dobrego w nowym roku. I też niech oni, bo pewnie poprzyjeżdżali tu z całej Polski, też mają się dobrze w Zakopanem przez te kilka dni. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w takim razie. I słuchamy Radia 357. Tak, bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich czytelników tygodnika i jak już przeczytacie tygodnik, to można włączyć radio. A tak jest. Radio 357. Zapraszam. Oczywiście. Dzięki serdecznie.